Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Odkąd was nie było, właściwie troszeczkę się pozmieniało. Jak widzicie, mojego Skyline'a mam na 643 punkty zrobionego i mam 40 poziom już. Odblokowało się coś nowego chyba. Tak jest, odblokował się tuner. Pokażę wam jaki, w Los Angeles chyba. Tuner torowy, moi drodzy, się odblokował i zrobiłem sobie wersję torową. Zgadnijcie, jakiego samochodu. Już wam pokazuję. To jest McLaren. Zobaczcie, jak kozacko to wygląda. No po prostu miażdży system. Kurde. Coś niesamowitego. Zajebiście wygląda, tylko jest jeden minus. Możemy sobie w tej wersji tuningować tylko i wyłącznie felgi, w sensie zmieniać felgi i wnętrze. Nic w rodzaju tam, nie wiem, zderzaków. Spoilera chyba też nie można zmienić. No, także nic tutaj z tych rzeczy nie można zmieniać. A co ciekawe, zmieniła się nazwa samochodu. Zobaczcie sobie. Zobaczcie, McLaren 12C GT3, a tu mamy McLarena 12C. Więc naprawdę fajna opcja dla fanów motoryzacji, na pewno ktoś to doceni, kto po prostu lubi takie małe smaczki, powiedzmy. I ten samochód naprawdę zajebiście się zbiera, no i prowadzi się go świetnie. Jestem teraz przy wyschniętym jeziorze Bonneville i tutaj naprawdę prędkości osiąga się niezłe, moi drodzy. Nie wiem, czy będę jeździł w tym odcinku akurat McLarenem. Wiecie co, ja sobie ten poziom zrobiłem nie robiąc misje jak fabularne, tylko robiąc wszystko to, co jest tam gdzieś poboczne. Wiecie, więc jeszcze tych misji fabularnych mam trochę do zrobienia i je sobie będę z wami tutaj dzisiaj robił. Więc prawdę mówiąc, nie wiem, czy sobie tym McLarenem pojeżdżę w jakiejkolwiek misji. Czy tu mamy coś do zrobienia? Tam widziałem, że jest ten wykrzyknik, ale patrzę, czy tutaj dookoła się coś nie pojawiło. Więc dobra, cios na korpus. Ustawimy znacznik i pojedziemy sobie od tej autostrady moim McLarenem. Szybka podróż. Mam nadzieję, że mnie nie wywali poza drogą. O, świetnie. No i gaz do dechy. Wiecie co, ja w The Crew... A, momencik, muszę sobie zmienić tutaj trochę sterowanie, w sensie chodzi mi tu o martwą strefę na padzie, albo czułość. O, czułość sobie zmniejszę, bo jest za mocna. Dobra, teraz będzie ok. No, teraz jest lepiej. Nawet leciutko gałkę dotknąłem i już od razu skręcam mi samochód. No, a teraz jest w porządku. Bardzo lubię tą kamerę z kokpitu właśnie w tym samochodzie, z tego względu, że no, dużo tutaj nawet widać dookoła. Także nie ma problemu. Poza tym kokpit zmieniony po tym tuningu torowym wygląda po prostu obłędnie w tym aucie. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę robił sobie misje frakcyjne. Wiecie, takie długie, długie wyścigi, które się jedzie. A tam już widziałem, że kilka mi się takich podblokowywało. Pisaliście mi, abym właśnie nagrał jeden taki długi odcinek, gdzie jadę, powiedzmy, jakieś tam dwugodzinne wyzwanie. Wiecie co, moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, bo no, taka monotonna jazda, myślę, że nie byłaby ciekawa do oglądania. Chociaż z drugiej strony ja je lubię jeździć, to nie o to chodzi, że ja nie lubię, tylko po prostu dla was może by było to nużące, może bym tam jakoś poprzycinał, albo zrobił timelapse taki, no nie wiem, może wtedy by to było ciekawe. Ogólnie bardzo, bardzo lubię przemierzać świat w Stanów Zjednoczonych, w The Crew. Nawet bez jakiegoś tam większego celu. Nawet przejeżdżając sobie, jeżdżąc sobie drogą, robiąc sobie te takie misje, czy wyzwania różne. I to jest naprawdę duża frajda. W międzyczasie sobie zdobywam jakieś tam poziomy, jakąś kasę i naprawdę nie śpieszy mi się do zdobywania tych najszybszych samochodów. Jakoś zdobywania nie wiadomo jakiej gotówki. Bo okazało się, że nawet taki głupi drift, dzięki takiemu głupiemu driftowi możemy sporo kasy pozarabiać i sobie po prostu często gdzieś tam driftuję. Oczywiście wiem, że są też metody na zdobywanie szybszej gotówki w The Crew, ale wiecie co, mnie naprawdę jara to, że mogę sobie kupić jakiegoś Skyline'a, te samochody, powiedzmy, można powiedzieć, że niszowe.
niż zbierać na jakieś tam nie wiadomo jakie koksy typu Agera, która jak pisaliście, nie jest zbyt dobra na tuningu wyczynowym. Bo coś tam mówiliście, że wersja seryjna jest lepsza, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, a wyczynowa jest jakaś taka wolniejsza. Co mnie trochę zmartwiło, bo ja powiem wam szczerze, celowałem sobie właśnie w Agera R, żeby ją kupić. No ale teraz mam bardzo szybki samochód, jakim jest McLaren GT3, którym teraz jadę i bardzo mi się podoba. Co prawda nie jest to wersja wyczynowa, tylko torowa, ale jeździ się nim po prostu fantastycznie się nim jeździ. Mam jeszcze go w wersji wyczynowej. O, tu mamy jakąś część, zobaczcie. Zobaczmy, co to będzie. Jakaś część samochodowa w dodatku. Gdzieś tutaj. Tu ciągnik jaki wielki. Rany. O, tu mamy. Nie tu? Gdzie tu? O, tu jest. Okej. To jeden z hot rodów, a właściwie części do niego. Zobaczcie, ten GT3 wygląda no fantastycznie. Świetnie śmiga, naprawdę. Ja się tak zastanawiałem nad Fordem GT też, czy sobie go nie kupić czasem z tych takich, powiedzmy, szybszych wozów u dealera samochodowego w Los Angeles. Tak? Dobrze mówię, tak. Los Angeles. Ale wiecie co? No właśnie, zacząłem się bawić tą GT3 teraz i jestem zachwycony. No, coś wspaniałego. I trochę powiem wam, że narzekam na Skyline'a z tego względu, że no spodziewałem się troszeczkę lepszego przyspieszenia. Mimo, że już mam tam ponad 600 punktów na statystyce ogólnej, to i tak jakoś nie zachwyca mnie tym prowadzeniem. Mógłbym powiedzieć nawet, że jest słabe. Z tego co czytałem też w waszych komentarzach pisaliście, aby bardziej skupiał się na levelowaniu, bo później jeśli będę robił... Jeśli będę robił sobie te takie wyzwania, które robię sobie teraz, to jeśli osiągnę tam jakiś wyższy wynik, to na wyższym poziomie będę mógł odblokować te części platynowe, a tak dostaję maksymalnie tylko złote, jeśli nawet mój czas kwalifikuje się do otrzymania platyny. Teraz pokazał mi się czerwony pasek na nawigacji, sugerujący, że mój samochód nie nadaje się do jazdy po bezdrożach. I prawdopodobnie będę musiał wóz zmienić na mojego Jeepa Grand Cherokee, jeśli... zobaczcie co tu się dzieje. Jeśli dojadę na miejsce... tak. Podejrzewam, że to jest jakieś wyzwanie offroadowe, coś w tym rodzaju. Z graczami sesji. Myślisz, że ktoś się zgodzi? Nie wiem. Zmieniamy mojego pięknego McLarena na Jeepa Grand Cherokee. I na jakiej kamerze ty niby właściwie jeździ? Zaraz... a jednak nie będziemy jechać Jeepem. Wow. Okej. Okay. No dobra. Ojej. To jest Ford GT albo Chevy GT 500. Wow. Zobaczcie jak zmienia biegi. Kurde, gdzie on ma tą dźwignię? Muszę się teraz tam spojrzeć. Ciekawie to wygląda. Nie? Za co on się łapie? Ej, dziwne, to jest chyba trochę zbugowane, bo łapie się trochę za tą siatkę. Jeśli możecie zobaczyć, ale bardzo przyjemnie się jedzie tym Mustangiem. Ja się tak zastanawiam, czy go sobie nie kupić i właśnie nie zrobić na te... To nie jest off-road wersja, to jest wersja... Ej, zapomniałem jak się nazywa. Ale to jest właśnie wersja na ten, można powiedzieć, totalny offroad. I bardzo przy... Ja mam... ja swoją wersję mam Silverado zrobioną. Chevrolet Silverado. Jezus. Kurde, co on ma z tyłu? Jakieś kulery wielkie. Cholera, dobre. Zajebisty. Także ten Silverado, on jest fajny, tylko ja muszę go po prostu zupgrade'ować. Już wiem, czemu mi się tak nie fajnie jeździ. Zobaczcie, jakie on ma staty. 990. No jestem ciekawy, jak Silverado będzie śmigało
jak już sobie je tak przerobię na ten totalny offroad, nazwijmy to. Sorki, ale nie pamiętam, ale fajnie zawieszenie tutaj chodzi. No pięknie po prostu. Dobra, jednak pojeżdżę tu na tej kamerze. Oj, okej, okay, trafiłem. Sporo tych paczek tutaj jest do rozwalania. Rany, gdzie tu jechać? Oj, tu jest ich rozsianych więcej. Raz, oj. Cholera, jak tu jechać? Chyba po prostu zniż 80 spośród... Aha, czyli nie muszę wszystkich. Ale ich tu nasrane jest, kurde, nie wiem za co się zabrać najpierw. Jedna minuta pozostała. Mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. Tutaj coś mamy. Wow. Ekstra, nabiło się sporo. O, do 80 jeszcze trochę brakuje, więc muszę się pośpieszyć. 30 sekund zostało, to nie jest łatwe wyzwanie, moi drodzy. 70, dobra, jeszcze 10. Zapomniałem, że mam tu nitro. Tak na marginesie. 77. I będzie mi wykonany chyba zaraz. O, już. Okej. Okay. No, spodobał mi się ten Mustang. No, ale wiadomo, to jest mocny tuning już. O, tylko brąz? No, nie fajnie. No tak. Będę musiał się tu bardziej postarać następnym razem. No, zapomniałem o tym nitrze. No, sorki, jakoś tak wyszło. Wnętrze w tym mi się nie podoba trochę. To jest... O! Co to za typ? Może uda się złotko zdobyć? Zobaczymy. Jakiś nowy typek się do nas odezwał. Nie wiem, o co mu chodzi. Mam nadzieję, że nie lubi młodych ludzków. O! Aj! Choroba. Mnożnik straciłem. Trudno. Może się jakoś uda jeszcze zdobyć złoto! Fuck! No dobra. Nie no, chyba się uda. Nie, już 2 sekundy. Choroba. No trudno. Musiałbym tu mieć samochód inny, ten tego mojego Silverado, wiecie o co chodzi. Wow, ale i tak, spory upgrade. Wow, nieźle. Dobra. No to teraz tak. Następne wyzwanko nam się odblokowało, albo jakaś misja. Tutaj jest misja. O, ale tu mamy radar gdzieś, w sensie stację danych. Gdzie ona może być, co? Jak myślicie? Warto by było sobie to odkryć. Ha. Zajebista ta mapa jest. Możemy sobie przybliżyć i popatrzeć, gdzie to może mniej więcej być. A ciekawe, czy się da zrespawnować o tym statku. No podejrzewam, że nie. No próbujemy. Nie, nie da się. Na brzegu mnie zrespawnowało. Patrzymy. No to musi być gdzieś na dole. Pewnie w jakimś głupim miejscu jest. Dziwne, że nie mogę tego z góry dopatrzeć. To jest gdzieś w tym obszarze, wiecie? No dobra, zrespawnuję się tu na ulicy. I zobaczymy, gdzie nas... a czemu tu nie mogę? Ciekawe. No nic się nie pojawia na razie. Zobaczmy tutaj bardziej w epicentrum tego całego okręgu. Nic nie ma. Czy ja dobrze jadę? Nie, to bardziej gdzieś tu jest. Tu jest słup, ale to jest słup.
Energetyczne, a nie. Słuchajcie, tu coś było. Szybka podróż, zobaczymy. Tu powinno być. Znajdziemy sobie tą stację danych, a następnie pojadę zrobić tą misję. Ej, no co jest? Gdzie to może być? O rany. Zobaczcie, nic mi nie pokazuje. Dziwne. No dobra, tu się zrespawnowałem koło tej barki i gdzieś mi pokazywało, że jest ten radar. Zobaczymy. No jest. Okej, dobra, to już wszystko wiem. To musi być tu. No, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No dobra. Szybka podróż, zobaczymy. To musi być gdzieś tu. O, 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 o. Jak ukryty skubaniec. Ja dziękuję. No ładnie. Oh yeah, świetnie. Znaleziono stację danych. Sporo nowych wyzwań. Oczywiście będziemy sobie je wszystkie robić, albo ja sam będę sobie je robił. Zobaczę. Wyzwania są takie, wiecie, trochę niemrawe, więc nie chciałbym was też zanudzać tym. A co tu mamy? Jedziemy Skyline'em. Lecimy. Szybka kooperacja? Nie. Ale wpływ na osiągi będzie niski tutaj. Pojadę sobie moim pięknym Skyline'em. Podoba mi się, że na tych zdjęciach pojawia się rzeczywisty tunik naszych samochodów, a nie po prostu model. Oh, hi, Cam. How's your boy Luis these days? How the hell do you know about him? Better tell him to run. O tak! Gonimy BMW. Z4. Don't be subtle about it. Biorę sobie ulubioną kamerę z tego Skyline'a. Z każdego samochodu mam chyba ulubioną kamerę. Dla wersji offroadowych jest to oczywiście kamera z tyłu. Wow. Czemu nie ma tu ruchu ulicznego? Nagle tak zniknął. Uj. Pisaliście mi, że wersja offroadowa Skyline'a bardzo fajnie driftuje. Wiecie co, ja już mam swojego driftera. Jest to oczywiście Dodge Charger. Może kiedyś jeszcze znajdę jakiegoś innego takiego tylnonapędowca, który fajnie będzie się zachowywał podczas driftu, ale na razie nie zrezygnuję z mojego pięknego Dodge'a. Gońmy. I uwaga, bach! Coś tam oberwał. Oj, 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 oj. No, chodź dziadu. Ale słuchajcie, niewiele mu tej energii odebrałem. No niedobrze, no dobra. Tu muszę wziąć tą inną kamerę, bo tu się musimy precyzyjnie zderzać. Co mi oczywiście bardzo dobrze wychodzi jak do tej pory. Mam 2 minuty na to jeszcze, więc chyba nie będzie problemu. Dobra, pojedziemy przez rondo i... No! Choroba. Nie wiem, czy dam mu radę. Tak, tak! O, o, policaj mnie goni. Nie, to jakieś tajniaki chyba są, wiecie? To są tajniaki, to nie znaczy tajniaki, jakiś gang chyba, albo coś w tym rodzaju. O, 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 ach! Jeszcze trochę muszę go tam załatwić. No jeszcze za słabego mam tego Skyline'a i oczywiście te zadania będę sobie później powtarzał, żeby zrobić jakieś lepsze wyniki, może zdobyć części, jakieś lepsze. No a teraz mój Skyline jeszcze nie jest aż taki dobry. Ja już nie mogę się doczekać, jak zdobędę jakieś konkretne części do niego. No i oczywiście muszę poczekać na te platynowe, bo one najwięcej dają, że tak powiem, kopa do samochodów. A masz! O, kurde, zajebiście. Super! Załatwiony. No na pewno złota nie będzie, nawet srebra nie będzie chyba. O, 41 poziom i brąz będzie.
Lipa. No ale ja sobie będę to zadanie na pewno powtarzał, żeby zdobyć lepsze części, czy tam ogólnie upgrade, update'y z samochodu. Okej. Okay. Tu mamy coś nowego. Tutaj się coś pojawiło, zobaczcie. Co to może być? Różna sytuacja. O tak! Jedziemy! Mój piękny Dodge. Właściwie nie pokazywałem wam, ale troszeczkę sobie przerobiłem mojego Dodge'a. Teraz jest biały, ma białe felgi. Czarna wersja też mi się podobała, ale no on jest już potężnie podrasowany i naprawdę przyspieszenie ma nieziemskie. Kill him. Oh shit. Musimy kogoś zabić. Nie lubię zabijać. Przejdę nie w tej grze. Okej. Okay. Wow. Hell yeah. Dobra, tutaj musimy mieć trochę inny widok. Dobra, musimy za nim podążać tak właściwie. Nie trzeba go zabijać. Przynajmniej nie teraz. Oj, chyba mi zwiał już to. Niestety źle wyskoczyłem. O, dobra, powtarzamy. Ech. No ale tego się nie spodziewałem. Nie dość, że Dodge, to jeszcze na takich fajnych hopkach. Kurde, świetnie. Dobra. Musimy tylko podążać, nie jest źle. Oh yeah. Czy ja helikopter zniszczę? Chyba nie. Wow! O kurde. I uwaga. Czy równo wyląduje? Uuu, yeah! Podążę, a on jest na górze. Kurde. Będzie znowu hopka. Muszę się równo ustawić tutaj, żeby znowu nie wylecieć poza przez statki. Znaczy jachty właściwie. O! Jedź. Nie doskoczę chyba. Nie doskoczę, za niska prędkość. Jest! Cholera. Przy tym właśnie przy lądowaniu Dodge jest paskudny niestety. Bo potrafi go nieźle obracać. Ale to jest chyba jeden z nielicznych minusów tego wozu. Naprawdę nieźle przyspiesza, jest świetny pod tym względem. No mam dopiero 660 na statystyce. Jeszcze sporo, oczywiście można go ulepszyć. Ja jestem ciekawy, czy w tej wersji wyczynowej będę mógł rywalizować z takimi koksami jak Koenigsegg Agera czy Aventador. Chociaż wiem, że Aventador na przykład lepiej spisuje się na zakrętach, z tego co słyszałem i co mi pisaliście. W ogóle lambosy ponoć są niezłe do tego. Misja ukończona, okej. Okay. Piękny. Oj, srebro tylko. To już się raczej nic nie ulepszy. Dobra. A właśnie. Kurczę. Ojej. Trochę go tu załatwili. Nieźle. Tu mamy misję frakcyjną, ja już sobie ją robiłem, zdaje się. Czekajcie, ale jest... Ojej, nie mogę sobie wyjść z tego. Okej. Jest tu jakaś taka krótka misja. 10 do 60 minut. To jeszcze standardowo tak myślę, żeby sobie pojechać wyścig do obserwatorium. Teraz to już będzie chyba trudny poziom, tak mi się zdaje. Aha, i pisaliście mi, żebym jeszcze wysyłał tutaj znajomych. Wylali za ciebie misję. Kogo tu wysniełem? Myk. Możemy kogoś jeszcze dodać? Chyba nie. Ale pisaliście mi właśnie o tym, że za to też cię kasę dostaję. Więc jak najbardziej trzeba to sobie robić. Dobra, rozpoczynamy. Aha, muszą w jakimś tam określonym czasie to chyba zrobić. Tak mi się wydaje. Ja podczas...
tak jak się wybiera właśnie wysłanie tego wyzwania do kogoś, nie mogę w tym uczestniczyć, zdaje się. No dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj w The Crew. Piszcie mi w komentarzach, co myślicie o 60 FPS-ach, bo niektórzy narzekają, że jest 60 FPS-ów, bo nie można odtwarzać, bo są jakieś problemy i inne dzikie węże. Ogólnie, jeśli macie problem z odtwarzaniem w 60 FPS-ach, włączcie sobie na YouTubie odtwarzanie w HTML5 albo zmieńcie przeglądarkę na Chroma i oglądajcie na Chromie po prostu YouTube'a, bo na Chromie 60 FPS-ów działa, a na powiedzmy Firefoxie te 60 FPS-ów już tak słabo działa. Co tu stoi? Ej, zobaczcie. Stoi tutaj model korwety? Bez jaj. Ale paskudny. Jest to po prostu model taki, który sobie stoi na poboczu, więc on nie musi być piękny. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!